Cześć, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zagrajmy. Oczywiście w tę bardzo przecudną grę zwana oczywiście GTA 4, dodatek do... Oczywiście do GTA 4, The Lost and Damned. Cholera wie jak to się czyta, czytam tak jak chcę, tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, wiecie. Czytam tak jak chcę i... Dzisiaj sobie zrobimy misję właśnie u... U kogo to? Zaraz sobie sprawdzimy. U Elizabety. Elizabeta. Elizabeta. Beta Eliza. Elizabeta, jakby to była Beta Elizy. fajne dwa słowa ukryły się, panem wam. Elizabeta. Dobra, okej, to pojedziemy dzisiaj sobie oczywiście do niej. I tutaj... Tak jak widzę... Dali nam wyścig jakiś, ale to chyba jest moto na tych Harleyach, tak można powiedzieć. Ale ja chyba na razie tych wyścigów nie będę robił, wiecie? Na razie się... jak to się mówi? Jezu. Na razie się... Boże, słówka zapomniałem. Na fabule się oczywiście skupię. O, dopiero sobie przypomniałem, Boże. I tutaj, powiem wam, w poprzednim odcinku za bardzo mi się nie udało, znaczy przeszedłem tę misję, co nie, ale powiem wam, że miałem problemy z nią, bardzo. Powiem wam, że kurde, ta gra, coś mi tu muszę jeszcze coś zmienić, bo ja już sam nie wiem, co ja tu mam zmienić, kurde. Kurde. Mi się wydaje, że każdy tutaj ma problemy z tą grą. Bo czytałem właśnie... na tym... Boże... Na forum, to nie czytałem sobie, jak zwiększyć FPS, to nie... Wiecie, nie każdy pisał, żeby sobie zmienić tutaj, wiecie, w grafice, ale powiem wam, że... Po co mam zmieniać? Jak miałem Powiem wam, że miałem... Że przed nagraniem tego odcinka, znaczy przed rozpoczęciem, co nie, miałem takie... Kurde, powiem wam, to było takie spikselowane, że hej. W ogóle tu było takie piksele, że hej. Ale w ogóle każdy ma problemy z tą grą. Nawet jak ktoś ma dobry komputer, wiecie, 4 giga karty graficznej, wiecie, RAM-u w luj, wiecie, procesor, wiecie, ten czterordzeniowy. Ale właśnie niektóre osoby mówili, że trzeba mieć chociaż czterordzeniowy właśnie procesor, chociaż żeby grać oczywiście na... w ogóle, żeby nie było tych spadków FPS-ów, ale powiem wam, że i tak będą przez cały czas. W ogóle mam wersję 1, czy wersję gry 1.1.12, cholera wie, 1.12 chyba, bo pamiętam, że jest jeszcze 1.07 chyba, ale nie jestem pewny. To jest jaka słaba ta... Ten taki patch, można to powiedzieć, że to jest patch. Ale ten patch w ogóle, powiem wam, może coś tam daje, ale... Nie wiem, nie do końca. Nie wiem, nie będę mówił, bo nie wiem właśnie. W ogóle, kurczę. Ale, wiecie, trzeba przejść, trzeba, co nie, jak rozpocząłem, trzeba. A nie, wiecie, opierdzić, znaczy... Zawiesić to serię, wiecie, na jakiś czas. Ale nie, na razie w ogóle nie będę tej serii zawieszał, wiecie, tylko ja sobie tak powiedziałem. Że... No, tak w duchu sobie pomyślałem, że co, że zawieszę serię? Nie, moi drodzy, nie. Damy radę, jakoś przebolejemy te... Boże, przebolejemy, jeju. Jakoś wytrzymamy te spadki FPS-ów, co nie, ale... Lipa po prostu, lipa. Mam nadzieję, że... A właśnie, nie wiem, czy ja wam mówiłem, wychodzi... Znaczy, Boże, wychodzi, Jezu, co ja mówię, Boże, wychodzi. Wychodzi, może jeszcze nie wychodzi, dopiero może za 2 lata wyjdzie ta gra. Kolejna część właśnie, ojej, za daleko pojechałem. Właśnie GTA 6 wychodzi, jak wiecie. Znaczy, Boże, no, będzie wychodzić. Na razie robią, wiecie, prace trwają nad tą grą. Ale powiem wam, ja chyba wam już to mówiłem, co nie? Zobaczymy, jakie będą wymagania tej gry. Jestem ciekaw, powiem wam, bo jak... Ja już wam to mówiłem, co nie? Porównywanie chyba Wiedźmina z tym. Mówiłem wam, tak. Ja już to mówiłem właśnie na GTA, na temat GTA 5 właśnie. No u mnie, powiem, na średniej chodziła ta gra, jeszcze raz wam powiem, przypomnę, ale ja już wam to mówiłem, pamiętam jeszcze.
Pamiętam, okej, dobra. O Jezu, powiem wam, że coś cię popsułem z tą grą teraz, że mam tylko 24 FPS-y. Oj, masakra, masakra, powiem wam. Nie wiem, co ja tu nie tak ustawiłem, kurczę. Tutaj to rozdzielczość nic nie daje, tylko to daje dużo, co nie? No na pewno. O nie! Dobra, nic nie będę robił, dobra, okej. No dobra, jest 30 FPS-ów, ale o, masakra, masakra. Dobra, już nie będę nic mówił na temat FPS-ów, co nie? No okej, jedź, jedźmy! Wow. Mam nadzieję, że jakoś szybko to, znaczy, ten dodatek przejdę. Bo powiem wam, że i tak przecież, że ten pierwszy dodatek, wiecie, ten... jak to się mówi, Boże. Właśnie, Elizabeta przecież była w GTA 4, dopiero sobie przypomniałem. Ja cię kręcę, dopiero sobie przypomniałem. Oj, dopiero sobie przypomniałem. Dobra, okej, pamiętam. Też tak umiem. Wiesz o tym? Jak on? Johnny, tak? Nie, Johnny? A nie wiem, jak on się nazywa ten gościu. Ten bohater nasz główny. Okej, nadmierna podaż. Widać, że najarani koko. No, pamiętam. Kurczę. Powiem wam, że... przypomina mi się totalnie GTA 4, jak przechodziłem to część. Czego ona ma na... Widzicie to co ja? Czego ona ma jakieś kurka wodne włosy na tych... The fuck? O tu, pomiędzy tymi piersiami. What the fuck? Play... O kurka wodna, ja cię kręcę. Przypominają się stare czasy w GTA 4. Playboy, Elizabeta. Kto tam jeszcze jest? Kto tam jeszcze? O! Niko Bellic jest! Niko! No! Totalnie powiem wam, przypomina mi się GTA 4. Ja pierdzielę. Ta katstenka. Znaczy wtedy to było... było tak, że chodziliśmy przecież Nikiem, co nie? A nie tym Johnnym przecież. Tylko się zmieniło... Zmieniło się tak jakby... jak to można powiedzieć? Zmieniło się tak jakby troszeczkę tutaj. W tej części, że... taka sama jest cutscenka, co nie? Tylko wiecie, zmieniły się nam postacie. O, tak można powiedzieć, wiecie? Powiem wam, że totalnie mi się przypomina to. Co ja wam chciałem powiedzieć, to jest chyba już czwarty odcinek bodajże, czy trzeci. Nie powiem wam, bo teraz nie wiem. Jak coś ja nagrywam, to... jak coś pod rząd te odcinki. Pamiętajcie, jak coś... to możecie pisać jakieś komentarze tam. Jakieś tam... mi obojętnie jakie tam. No ale... chociaż coś do gry, wiecie. Jakieś tam komentarze, wiecie, co... albo i nie. No pomyślę jeszcze, zaraz wam powiem jeszcze przez ten odcinek jeszcze co tam wymyśliłem. Albo na razie tak myślę sobie, na razie powiem wam tak. Pomyślę sobie i powiem wam pod koniec odcinka jak coś. O, tak się umówmy. Jeżeli nie zapomnę. Okej, dobrze. Albo wiecie co zrobimy moi drodzy? Piszcie sobie komentarze, o przecież, właśnie tam jak chcecie, piszcie jakieś komentarze tam. Coś do gry może, co mam nagrać właśnie. A właśnie. Ja sobie tak myślałem jeszcze dawno, kurczę, moi drodzy, jeszcze, że... tak sobie pomyślałem, wiecie, kurczę, ja mówiłem to kilka razy już, bardzo dużo razy,
że chciałbym bardzo nagrać Skyrima, co nie? Mam go na Steamie, co nie, ale wiecie. Hasełko zapomniałem. Hasełko, totalnie zapomniałem hasła. Powiem wam, że najlepsze konto na Steamie mam właśnie, bo mam jeszcze jakieś tam stare, co nie, ale tam tylko są. Tam chyba tylko jest. Czekaj, co tam było na tym samym koncie? Nie pamiętam już. Nie pamiętam. Chyba. W ogóle chyba gier nie miałem tam. Najlepsze konto to jest właśnie. Najlepsze. Tam działam chyba z 5 gierek tam. Jakieś tam. Skyrim chyba. CSGO właśnie. Ja mówiłem wam to już. Risena 2 właśnie. Jak to się nazywało? Risen 2. Jak to się nazywało? Boże, nie pamiętam teraz już tytułu prawidłowego. Nie Titan Lords, bo to co. Walce Tytanów. To było. Boże, nie pamiętam już totalnie. Jezu, zapomniałem tych tytułów totalnie, powiem wam. Serio, zapomniałem tych tytułów w ogóle tych. Do tych gier. Jakie mam właśnie na Steamie. Zapomniałem, kurczę. Nie wiem, nie wiem. Dobra, tam nie pamiętam już tego tytułu właściwego. Wiem, że tylko Risen 2. Titan Lords, nie, Titan Lords przecież to jest trzecia część, co nie? to na górę mam iść. Dobre. Dobre. Okej, okay, chodźmy na górę, chodźmy na górę. Tu? Nie, tu też nie tu. Na drugim piętrze. Boże, czego ja idę tutaj? Tutaj właśnie. Buyer is some Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. Okej, idziecie? To dobrze, idziecie. O! Ktoś tam podjechał, jak widziałem. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. How weird, man? I just want to know if you're carrying the stuff. Nie, nie mam towaru. Come on, let's get out of here. LCPD, freeze, motherfucker! I said freeze! Split up! You head for the roof. I'll go down. Fuck them all! Ty skur... Ale dzisiaj powiem wam, jest ciepło na dworze. I tak przecież będzie się to oglądać dopiero za jakieś... Nie wiem... 2 tygodnie. Tu wiecie, nie wiadomo co tam będzie. Ale okej, dobra. Wiecie, ja nagrywam, powiem wam, te odcinki pod rząd, dlatego że... Wiecie, jak mam czas, to mam czas, nie? A jak nie mam czasu, to nie nagrywam, co nie? I chcę, żeby jak najszybciej skończyć tę serię, wiecie, bo powiem wam, że przy tych... Powiem wam szczerze, że przy tych Wormsach to troszeczkę się... Powiem wam szczerze, że opierdzielałem się trochę. Dobra. Dobra, gdzie oni są reszta? Reszta pajaców. O tu, tam mam jednego, jeszcze innego. Wow! Deadłeś? Czy nie deadłeś? Hoho! Wiedziałem! Motherfucker! 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 Yo, yo, yo! O kurde. Okej, okay, pięknie. Kill me, tak, kill me. Tak, zabij mnie, dobra. Okej, okay, tu nikogo już nie ma, co nie? Na dole są chyba. Reszta. Ale powiem wam, że... Jeszcze jedna rzecz, że jak chcecie, to możecie sobie pisać jakiś tam... Znaczy, Boże, sobie chcecie.
wiecie, jakieś komentarze chociaż na temat gry, co nie, czy fajna, czy nie. Bo... Właśnie... Okej, pięknie. Okej, dobrze jest. No chodź tu, chodź tu, chodź, no. Dobry człowiek. Żyjesz jeszcze? Feluchu ty? Żyjesz? O, apteczkę mam, fajnie. O, pięknie, fajnie. Zajebiście. Właśnie, wiecie co, co moi drodzy, jeszcze sobie zrobimy? Przydałoby się jakiś jeszcze... właśnie. Tak myślałem sobie jeszcze, ale na razie nie do końca, co nie? Może jakiś horror by się przydał, co nie teraz jeszcze nagrać, ale to dopiero powiem wam, jak przejdę. Ja sobie tak myślę. Sobie tak myślę, że jak znaczy przejdę ten dodatek, ten GTA 4, wiecie, ten The Lost and Damned i oczywiście. Oczywiście. Okej, pięknie. Okej, pięknie. Ale tu glin jest, ja cię kręcę. Wow. Dobra, pięknie. Okej. Nie, ja sobie tak myślę, wiecie? Jak coś, ja sobie go nagram oczywiście też właśnie pod rząd, wiecie? Tak sobie zrobimy właśnie, wiecie? Jak będę miał oczywiście czas. Ja oczywiście jak nie będzie oczywiście za bardzo tak tego. Właśnie... O Jezu. Trochę mi się odbija, jak sobie piję terapię, co nie? I trochę mi się odbijać se, ale nie na razie. Okej, okej, okej. Dobra, może mi się uda ich zgubić szybko. To. O kurde, źle. Okej, dobra, ona się zmyliła. Okej, fajnie. Okej, fajnie, zawaliście. Tylko mi się tu kurde trochę. Źle znowu pojechałem. Fuck. O kurde, nie. He, jak fajnie jeżdżę. No i mi się taka jazda podoba, powiem wam. Szczerze. O, fajnie. Kurde, serio. Fuck ja. Zaraz, siostra, kurde, co ty chcesz? Po co okno? Ciep... nie. Zim, nie chcę okno, żeby się otwierała. Sorry, to nie dała tylko do... Aha. Do siostry. I nie otwieraj, kurde. Serio. Fuck. No... Kurde, no nie wierzę. Ale szafa... Co? Co oni w ogóle porobili? Poczekajcie, 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 ale się schowałem! O kurde! Dobre. Aż muszę napić się. Zobaczymy co zrobią. Ty, oni tu idą. Aha. Wow. Mhm. Dobra, pytanie takie teraz. Czy spierdzielać? Ohohoho! Gdzie ja w ogóle wjechałem? To fuck! Na jakieś podwórko! Zajebiście po prostu, powiem wam, bardzo. Aha, dobra. No kur... Ahahaha! Dobre, fajnie.
robi? Wiedziałem, wiedziałem. Wie, ja to przepuszczałem, także tak będzie, wiecie? Jeszcze raz. Stąd, serio. No okej, dobra. To powiem wam takie informacje, wiecie, na ten, na bieżąco, no powiem wam, może nie na bieżąco, ale... Może nie na bieżąco, ale tak... Mówiąc krótko, jak skoczymy oczywiście. Powiem wam tak. Powiem tak, szczerze, że... Jak skoczymy oczywiście ten, dodatek, wiecie, ten debalatów... Oj Boże, De Los Antemet, co nie? Ten o gangu motocyklowym, co nie? To tam... Oczywiście... zacznę GTA Vice City, obiecane już dawno temu, wiecie? Dopiero sobie teraz przypomniałem o... No, powiem wam, że... Może wcześniej przypomniałem, wiecie? Przypomniałem sobie wcześniej. Wow! Serio? Czekajcie, tu jest kamizelka, dobra, mam. Albo wiecie co zrobić? Może jeszcze raz to przejść. Bo nie wiem czy by mi się udało. Kurde. Dobra, pięknie. Gdzie? Co jest? Ktoś z tyłu jest? Czy mi się wydaje? Nie ma nikogo z tyłu. Nie, tak powiem wam, że... Takie informacje powiem wam szczerze. Bo i tak przecież... Co jest? Jak on zabi... Ej no! Z góry? A ten kurde żył je! Ja go nie widziałem z tyłu! Katemet! Serio? Fajnie. Powiem wam fajnie, fajnie. Okej, jeszcze raz zrobimy sobie to. To już widzieliśmy przecież, co nie? Dobra, to już wychodzimy stąd, bo ja nawet nie będę tu... O właśnie, z tej broni chciałem. Okej, pięknie. Gdzie mnie się tu wpierdzielata? Gdzie? Okej, pięknie. Okej, dobra. Dobra, powoli. Powiem wam tak. Na chama się nie będę tutaj wpierdzielał. Nie, powiem wam tak, że jakbym się uporał szybko z GTA Vice City, co nie, jakbym nagrywał, wiecie, odcinek za odcinkiem. Zejdź stąd! Zejdź stąd, psie! Zejdź! Zejdź! Kurde, zejdź stąd! Aj, Boże, co za głupie! Będzie przeszkadzał mi. Pierdzielać mnie stąd, dobrze? Ale mu broń wypadła. Okej, dobra, powoli, powoli, bo mam tu mało żyć już praktycznie, powiem wam szczerze. Dobra. Załatwiony człowieczek. Aha, oni tu nie trafią we mnie, okej. Okej, dobra, tu deadly już chociaż. Okej. No, wyjłaś stąd, głupi. Okej, pięknie, hehe, dostał. Jeszcze chcesz oberwać? Masz. Ty, synek, masz, dedoś, dedaj. No dobra, okej, zgub policję, no okej, fajnie. Kurde, serio? Wow, fuck. Zrobimy tak sobie.
Tędy przejedziemy. Wow. O, powiem wam, że nie miałem, powiem wam szczerze, że nie miałem tych spadków FPS-u przy tej misji. Powiem wam, że fajnie. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnej policji po drodze. Mam nadzieję, hehehe, bo nie wiadomo, hehe. Oha, nie mówiłem, nie wiadomo. Dobra, tędy pojedziemy sobie. O kurde, fuck, wiedziałem, wiedziałem. Dobra, okej, okay, trzeba się jakoś uporać. Dobra, wow. Tam stoi blokada. Ajajajajaj. Dobra, jakoś ominę tą blokadę może. A nie, ona na dole, na górze. Kurde, i tu też ja do gliny, ja cię kręcę. Spierdzielać mnie. Dobrze. Cioty, ja cię kręcę, serio. Ja pierdzielę, nie mogę z nimi. Do, kurde. Dobra, mam nadzieję, że jakoś spierdzielę od nich szybko. Powiem wam, że misja nie należy do łatwych. Serio. Dobra, o, mam, fajnie. O, tam blokada jest kolejna. No fajnie, też fajnie. Gdzie ja kurde skoczę? What the fuck? Wow, myślałem, że... Dobre. Dobre. Wow, serio? Dobra, mam nadzieję, że... Nie... O, fajnie, szybko, powiem wam, szybko, pięknie. Szybko się uporałem, powiem wam, z tą misją, tylko tu... Aha, okej, zaraz sobie zmienimy jakiś samochód. Przecież, co nie? O, motor miałem tam. Oj, przepraszam, to był niechcący. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. The buyer was a pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another buyer's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman needs your help. Tom Stubbs III. I told you keeping that lawyer around would have its uses. This guy's at one of them dumbass gentlemen's clubs in Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me we're doing some shit kicking for the LCPD. It's just opposite the Libertonian. Go pay him a visit. Dobra, okej. You're still thinking about your brothers and not just your own people. To po tamtego jadę. Myślałem, że po mnie jadę. Kurde, powiem wam, że policja, bokotowie i strażarne mają praktycznie takie same sygnały tego. Ale, znaczy... Można powiedzieć, że... Alarm. Znaczy, syreny. O, tak można powiedzieć. Dobra, to... to ja mam jechać się raz, bo nie ogarniam za bardzo do tego S? Dobra! Okej, okay, fajnie. O, fajna dróżka nawet, powiem wam. O, jaki to motor w ogóle jest? Czekajcie, sobie zerknę. Bo jak wsiadałem, to nawet nie patrzyłem, jaki to motor. Co to jest? Bati 900? Czy 800? Fajny motor, wow. Elizabeta, o, dzwoni do mnie, fajnie. Dobra, okej, okay. To mamy misję u niej, czy nie? Czy nie mamy? Nie mamy, okej, okay, to jedziemy. Dobra. Buła. No fajnie, spadki FPS-ów, fajnie, dobra. Powiem wam tak, jeszcze raz przypomnę o tych informacjach, co mówiłem. Wiecie, jak skończę oczywiście ten... Powiem wam, że... Dopiero teraz wam mówię, że ten dodatek skończę w niecałe może... Nagrać to szybko, co nie, ale przesłać to będzie trochę długo, powiem wam. Bardzo długo. I jak oczywiście skończę... O kurde, źle pojechałem, serio. Wow. Dobra, źle pojechałem, wiedziałem. Okej, okay, dobra, jakoś może tędy da radę, czy nie da radę? Da radę, dobra.
Tylko źle pojechałem. Prosto, kurde, pod prąd. Cicho! Na dwór go! Wpierony. Już mnie wnerwia ten pies. Też wam mówiłem, wiecie, na temat innych psów szczeka na widok. Hehehe. Ach, tak to jest. O, przecież tu ten był kiedyś. Jufus. Jusuf. Jusuf? Jufus? Miałem z nim problem właśnie do wymówienia. Wiecie o tym? Pamiętam, w którymś odcinku, praktycznie to chyba pod koniec odcinka, albo nie pamiętam już teraz, pod koniec serii, znaczy, boże, pod koniec odcinka, co ja gadam. Coś takiego, nie powiem, teraz w tej chwili nie pamiętam już. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie jeszcze jedną misję, nie, tak, tak, zrobimy sobie, nie będę już kończył odcinka przecież, co nie, trzeba chociaż jakoś za dwie misje zrobić, a ja sobie zerknę jeszcze na statystyki oczywiście. Wykonaliśmy 12, znaczy, misji udanych 7, dobra, okej, fajnie. Aha, co? Aha, tu mamy... poczekajcie chwilę. Mamy już 12 wypełnionych, czy ile? Suma podejść do misji. Tego to nie ogarniam za bardzo, powiem wam. Dobra, okej, okay, dobra, wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze jedną tutaj... Polityka? Aha. Do you have an appointment? No. I thought I'd inquire about a membership. Excuse me? Yeah. Excuse me? Excuse me? Dobry. Dobry, Johnny. Słucham. Słucham, tak. Proszę, to jest please. Please, to jest proszę. Please me. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs. Well, you said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some back work. Right. Malały go plecy, ta. Mr. Stubbs, a gentleman for you. Thank you, Levis. And thank you. So, you're David Grossman's friend. Oh, yeah. We're old, old buddies. Love the old boy network. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. Best massage I ever had that didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt afterwards. What the fuck? Tom stops. How do you do? Well, to był taki, to pewnie taki sam człowiek jak ten. Ten jak on, kurde, w tym debarat w Gitoni, boże, ten co w majtkach był. Jusuf? Nie, nie Jusuf, boże, pomyli, teraz myla mi się. Grossman tells me you're reliant. Grossman? Guy's an asshole. Kurde, mniejsza o to. Ale taki sam też był, przecież co papa go zobaczył w samych majtkach, jak pamiętacie. No tak się mówił kiedyś na tatę, papa przecież. Boże, dobra, ja już nie mogę z tą siostrą, kurde. Ona jeszcze nie wie, co to jest w ogóle. Okej, dobra, mniejsza o to też. Ta, jesteś głupi, bo jesteś kurde rozebrany. I goły, i wesoły. Democracy is a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship without the pretense of choice. But let's leave the political discussion, shall we? Yes, let's. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being re-elected is pretty much zero. Why? Blackmail? Not exactly. I need his money, and he hasn't died. What? You want me to kill your father? No, that's disgusting. How could you suggest such a thing? My father died years ago. Thank God. No, my uncle. My uncle. No, trochę. Powiem wam, że niektóre gry uczą mnie na przykład angielskiego, wiecie? Na przykład my uncle, mój wujek. W ogóle powiem wam angielskie gry niż polskie.
Bo wiecie, dubbing jest polski, gra na przykład Wiedźmin, wiecie, Gothic. Gothic, powiem wam, to nie jest polska, tylko niemiecka. Tylko zrobili tam dubbing, wiecie, dodali w tej grze. Ale powiem wam, że to stara gra, bardzo fajna, bardzo stara gra, klasyk po prostu już. I najlepsza gierka, jaka istnieje do tej pory, w ogóle do tej pory istnieje. Wiecie, dużo gier istnieje do tej pory, w ogóle do tej pory. Powiem wam, że niektórzy ludzie... powracają do starych gierek, na przykład... What the fuck? Kurwa, ja... Boże! O Jezu! Przepraszam, bo... Jezu! Zaraz się zresztą we śmiechu. Która godzina jest? Co? Przed którą godzina? Przed... 13.30. Ja pierdzielę, Boże! Przepraszam was za to, ale powiem wam, że... Że mnie to w ogóle rozśmieszyła ta cutscenka, Boże! O Boże! Dobra, okej. Śmiać mi się chce jeszcze z tego gościa, z tego Toma. Jak on? Stups, znaczy. Okej, to tak jak mówiłem, dużo informuję, wiecie, w tym odcinku. Bardzo dużo razy informuję to, co będzie, wiecie. Bardzo szybko skończymy ten dodatek, na pewno skończymy go szybko bardzo, ten. I od razu zaczynam GTA Vice City, wiecie, i będę nagrywał odcinek za odcinkiem. O, tak powiem. Ale też, jak zacznę GTA Vice City, zacznę też oczywiście wrzucać Gothica, wiecie? Będzie taka przerwa troszeczkę od Gothica i od Wiedźmina właśnie. Nie wiem, ile to potrwa jeszcze. Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. A na razie wam nie będę mówił, wiecie? Przecież informuję też na Facebooku, wiecie? Polecam jeszcze tam zajrzeć na niego albo, wiecie, zalajkować go. I praktycznie już jesteśmy na miejscu, wiecie? Bo wiecie, praktycznie powiem wam, wszystkie części na moim kanale praktycznie są nagrane. Zostało nam tylko raz, dwie części skończyć, jak nie więcej. Bo San Andreas jest skończony, GTA 4 skończone, dodatki są praktycznie zaraz zakończone też. Co tam jeszcze jest? Poczekajcie chwilę. GTA 4 jest... Aha, okej. Dobra, wypierdzielać. Wow! Serio? Ja pier... The fuck? Wow, wow! Jak konwój wyruszył z lotniska? Jak? What the fuck? Tam jest! Jakie debile! Ja pier... No... Powiem wam, że... what? Dobra, okej, dobra, okej, okej. Brawo, brawo dla policji, brawo i też dla mnie. No dobra. Dobrze, jeszcze raz zacznijmy to. Znaczy, Boże. No. I Scott mam... Oczywiście przed 11.30, serio? To jeszcze blisko, fajnie. Wiecie, co zrobimy? Może by tak... Poczekajcie, bo my musimy przecież... poczekajcie, może by kupić jeszcze... Kurde... Mhm.
Aha, nie mogę, kurczę, z tym. Boże. Okej. Kurde, z tyłu ja do gliny, ja cię kręcę. Serio? The fuck? Zrobimy tak. Jaki debil! Ja pierdzielę. Konwój wyruszył z lotniska, okej. Pierniczać! Pierdzielać mi stąd. Nie! To za debil! Kurde! Dobra. Okej, wiecie co zrobimy? Powiem wam, że to jest kurczę. Troszeczkę skomplikowane, bo ja to kurde zamiast grać to ja powiem wam kasę tylko, kurczę. A może by tak kurczę. Właśnie nie wiem czy oni kurczę, oni. Fuck, nie wiem. Nie wiem czy on wyląd teraz, kurczę. No okej, dobra, helikopter ląduje. Gdzie on ląduje w ogóle? Serio? Jest? Nie ma. Kurde, serio? Ja cię kręcę, Boże! Ja pierdzielę. Dobre. Wow, serio? Serio? Jakie drifty, kurde, ja cię kręcę. Konwój wyruszył z lotniska, okej, wiem. Dobre. Kurde, serio? Ja cię kręcę, Boże! Więcej was matka nie miała? Wow! Gdzie mam w ogóle iść? Kurde! Ja pierdzielę, jakie to głupie jest, powiem wam! W ogóle... Kurde, ta policja od razu mnie zauważyła. Głupie to trochę jest, powiem wam szczerze, ta misja. Kurde, kasę tylko tracę, ale przecież... Kurde, właśnie, wiecie co? Kurde, ajajajajaj. Właśnie, coś tu napisał mi. Kurde, źle to zrobiłem, powiem wam. Najpierw mogłabym, Boże, też coś. O Jezu. Mógłbym najpierw, wiecie co zrobić, pojechać do sklepu bez bronią i kupić. Oczywiście... Ale mnie tu policja od razu zauważa przecież, kurde. To jest trochę, powiem wam... Trochę porąbane. Nie, co ja zrobiłem? Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma jak coś. No i tak przecież mnie zauważa, przecież to nie. O i teraz! Teraz będzie pięknie! Pięknie? Bum! Nie, nie ma. Kurde, serio? Okej, może teraz mi się uda. Co oni to pierdzie... Co jest? The fuck? Ej no. Trochę porąbane to. No okej, dobra, zaraz, może... Poczekajmy, bo ja mam tylko 4 pociski, no to trochę, powiem, mam mało. Powinni zaraz dobra, jest, wyruszył, fajnie. Okej, dobra, i teraz może... Zaraz spróbujemy jeszcze raz to samo zrobić. Poczekajmy chwilunię. No i jadę czy nie jadę, Boże, jadę, okej.
I teraz. Boom. Okej. Okay. No kurde, jeszcze mnie tu... Ja pierdzielę. No, fucz na to! Boże. Serio? Ja pierdzielę, kurde. Dobra, spierdzielamy. Spierdzielamy. Okej, okay, dobra, może mi się teraz uda. Udało mi się, ale nie wiem jak, kurczę, jeszcze z to policja będzie. Ajajaj. Powiem wam, że lipa. Lipa totalna. Kurde, gdzie ja w ogóle wjechałem? What the fuck? Co to w ogóle za droga jest? 4 gwiazdki? Co takie gówno? Serio? Wow. Nic nie wiedział, żebym nawet nie wiedział. Kurde, że takie coś za gówno, takie 4 gwiazdki będzie mnie gonić. O, tu jadę. Okej. Okay. Jedźmy na gór. Mhm. Spoko, fajna droga. Dobra, może tak mi się uda, ale wątpię. Kurde, serio. Wow, fuck. Fuck ja. Fuck ja, kurde. Wow. Mhm. No dobra, okej. Okay. Kurde. A! Nie! Nie, spokój. Ludzie. Spokójcie się już. What the fuck? Dobra, może teraz mi się uda, ale wątpię, kurde, oni za mną... Jadę! Kurde, jadę... O Jezu, gdzie ja się w ogóle patrzę? Ja pierdzielę. Dobra, ma... Aja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 j
się nie uda. Ja cię kręcę. Policja mnie goni jak nie wiem co. Dobra, może mi się teraz uda, ale wątpię. Kurde, wątpię. Mhm. No fajnie. Fajnie, żebym to zrobił. Zajebiście po prostu. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Znaczy, Boże, jeszcze raz, ja mówię. Kurde, ta głupia pogoda, ten deszcz niepotrzebny jest tutaj, powiem wam szczerze. Po co mi ten deszcz? Jezu. No, co za pojeby chore. Ja pier... Spierdzielaj tam jest on, dobrze? No zajeb... Co za... Kurde! Ma pierdziele... Pozostrzela ta... Jak on już nie żyje, wpierone. Wpierone. Trudne to! Tylko tyle powiem wam. Trudna misja. Bardzo. Dobra, wiem, że mam tak, tak, taki, taki zrobić. Wiem, wiem, wiem. Kurde, porąbana misja, bardzo. Znaczy trudna. Nie, no może też trochę porąbana, ale musimy dać radę teraz. O, teraz dobra pogoda jest, tylko przydałby się jakiś... Kurcze... Samochód, wiecie. Dobra. Kurde, nie ma żadnego samochodu. Poczekajcie chwilę. Wezmę sobie ten samochód. Żeby samochód... Mhm, fajny, fajny skok. No wchódź! Jezu, jeszcze wybija w szybę, Jezu! Oh my god! No jedź! Kurde, on już jedzie tam! Fuck ja! Yeah. Dobra, zdążyłem, ledwo, ledwo, kurde! O, mam 7 bazuk! Fajnie. Czekajcie, trochę może dalej przybliżę. Okej, okay, ale kurde, ten samochód nie pod... Ajajaj. Ja do czyn... Nie! Co ja zrobiłem? Spoko. Co ja zrobiłem? Boże. Dobra, jadę. Okej, okay, mam. Ten drugi samochód też zniszczę, powiem wam szczerze. Kurde, nie strzelać do mnie, dobrze? Dwie gwiazdki tylko, fajnie. O, kurde, myślałem, że mi się uda spierdzielić szybko, ale nie. Kurde, jak tym samochodem się źle jedzie. Boże, serio? O Boże. Tylko dwie gwiazdki mnie goni? To fajnie. Fajnie, powiem wam, bardzo. Praktycznie mnie już nie gonią, powiem wam. Właśnie. Nie wiem, czy mnie tu będą gonić. Ha, ha, ha.
Chyba nie, nie powinni. Albo i albo i będą. No. O kurde, serio. O fuck ja. Serio. Jeju. Nie, nie wierzę. Nie, nie, no nie, nie. Gdzie ja wjechałem? Ja cię kręcę, nie. Nie, nie, w dupę. W dupę jego macie. No Boże, dlaczego ten samochód tak driftuje, jakby był głupi jakiś? Boże. Boże. Nie strzelaj ta wpier... Co to było? What the fuck? Strzelają kurde jak... z jakiegoś czegoś, nie wiadomo z czego nawet. Pierdzie lajta. Dobrze? Spierdzie lajta mnie stąd. Dobrze? Synki. Skurw, synki. Dobra, spierdzielać stąd. Bo to nie jest miejsce w ogóle na... na wjechanie tutaj właśnie. Trzeba spierdzielać, kurde. Kurde, ludzie, ogarnijcie się trochę tutaj. Dobrze? Gdzie ja wie... No! Kurwa! No ja pier... No co za... What the fuck? Pierniczać, głupi strażników. Pierony. Dobrze, brawo, idioto, ty. Brawo. Kurde, zacie kopnę w dupę, dobrze? Zacie kopnę. No, jeden dostał chociaż. Drugi też zaraz dostanie. Powiem tylko tyle. Dobranoc, dobranoc, pieski. Kurde, jeszcze z drugiej strony, no fuck ja! Jezu! Oh my god, wiedziałem. O, fajnie, już dostali. Kurde, co za skór przycynki. Jezusie! Boże, powiem wam, że totalna masakra tutaj. Bardzo. Dobra, może by trochę przyspieszyć tutaj? Bo tu zaraz samochód mi padnie, jak ja to wiem, bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiem na pewno. O kurde. Ojeju. Nie żyjesz, dobrze, dobrze ci tak. Skurczy synie ty. Żyjesz ty, ty synek. Synek. Ci kurde tu pierdzielno, tu cię krew zaleje. Tak. Tak, nie jesteś głuchy. A masz. Wow. Wow. What the fuck? Co to było? Aha. Tu wyjazdu nie ma. No dobra. No fajnie. No powiem wam, że fajnie. Samochodu żadnego nie ma. No... Good. No żadnego samochodu nie ma. Kurde. Chce człowiek uciec, a nie ma żadnego samochodu. Masz, kurczę, synie jeden. Ty. Ty. Żadnych samochodów, no powiem wam, że totalna masakra, bardzo. Masz ty kurde, synek. Kurde, nie wierzę. Żadnych samochodów? Boże. Spierdzielaj, kurde. Fuck. Jest jakiś samochód, ale kurde, ja muszę go ukraść. No to zajmie pół godziny ponad. A dobra, albo i nie. No dobra. Spierdzielajta, kurde. Wkurzata mnie już, ludzie, wkurzata mnie już. Kurde, jeszcze kot miał coś, spiruny. O Boże, serio. Dobrze ci tak. Dobra, okej, trzeba spierdzielać, ja już nie żartuję z tym. Boże, ja już z tym, Jezu, nie wiem, pół godziny ponad tu czekam i nie mogę uciec w ogóle. Serio. Albo i nie. O kurde, fajnie. Dobre. Dobrze. Dobrze zrobiliście, dobrze, fajnie. Ja sobie tu poczekam, zajebiście, dobra, okej. Okej, dobrze, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!